Proszę Państwa, to co widzimy z tego raportu, to są rzeczy, których się spodziewaliśmy, natomiast jedno to przypuszczać pewne rzeczy, drugie to wiedzieć. Doszło do wielkiego marnotrawstwa, a także pomiędzy tym marnotrawstwem do złodziejstwa pod pretekstem COVID-19. Co więcej, pod pretekstem COVID-19 doszło do rozszerzenia kompetencji Unii Europejskiej. Przypomnijmy, ten słynny KPO to pierwotnie fundusz covidowy na poziomie unijnym stworzony, fundusz dłużny, który został przepchnięty przez Sejm, odsetki od niego spłacamy. Pieniędzy nie mamy. Jakby tego wszystkiego było mało, także w tym roku w specjalnie powołanym funduszu covidowym zaciągane jest ciągle nowe zadłużenie. Mimo że nominalnie pandemia się skończyła, to zadłużenie jest zaciągane. Ta inżynieria finansowa, ta niegospodarność musi się skończyć. Za to wszystko ponoszą odpowiedzialność minister Niedzielski, premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński. Jednego z nich już nie ma w rządzie. Pozostałych dwóch również musi zapłacić cenę ustąpienia z funkcji. Konfederacja właśnie do tego ma zamiar doprowadzić, formułując swoją ofertę wyborczą dla wszystkich rozczarowanych tą niesprawiedliwą, bezprawną, niegospodarną, a momentami wręcz złodziejską polityką rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcamy do głosowania na Konfederację. Tych drani trzeba ukarać. Te nadużycia trzeba rozliczyć.